czasie do Starówki. Ja z naszych kolegów, będę się wypowiedziała ze mojego kolegą Michałem Kowalskim. Ja też chciałabym oddać będzie tam mikrofon. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mamy na naszym wywiadzie kolejną debatę, w gorącym czasie do przerwy wyborczy. Cieszę się, że studenci skutecznie panów zaprosili, że będzie szansa na to, żeby także zweryfikować oczekiwania naszej teorii, tego jak funkcjonowania samorządu z kolejnymi zagadnieniami postulatami, które będą panowie mówić. Więc dziękując za przyjęcie zaproszenia naszej społeczności tutaj na wydziale i życzę, żeby ta debata, żeby ta debata przyniosła dobre rezultaty dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Thank you.
Państwo ze swojej strony. Nie wiem, czy skupicie bardziej na programie prezentacji, czy mamy osoby jako kandydata. Tak jak być może część z Państwa dotarła moja urodka, jestem doktorantem, wciąż jeszcze, zobaczymy z jakim będą skutkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Na co dzień pracuję jako asystent pana wojewody, pana profesora Przemysława Czarnka, związany jestem z Bronowicami, stąd też okręg numer jeden nie jest przypadkowy. Wśród tych najważniejszych punktów, tak bardzo ogólnikowo, rzecz ujmując, które chciałbym realizować, jeżeli taka będzie wola wyborców, taka będzie wola pana Boga i ze Senatem Rady Miejskim, czas pokaże. Wśród najważniejszych punktów będzie rewitalizacja wielu terenów zielonych. Z perspektywy mojej, ale przede wszystkim z rozmów z mieszkańcami wynikało do tej pory, że coraz więcej jest zabudowy, coraz więcej jest bloków. Ja nie twierdzę, że to jest źle, zwłaszcza, że rusza rządowy program Mieszkanie Plus, ale coraz mniej mamy terenów zielonych na terenie miasta. Pomijając już te, które powiedzmy istnieją na naszym mieście od dawien lat, naszych warstw, tak ludowy, to jednak pytanie, co będzie się działo chociażby z terenami po dworcu PKS, jeżeli i kiedy już zostanie on przeniesiony w nowe miejsce. Czy powstanie tam kolejna galeria? Nie daj Boże. Czy być może i tak był minister działać w tym kierunku, aby powstał tam park trasy. Park, w którym można by spędzić swój wolny czas. Inny z tych pomysłów, który chodzi już od dawna po głowie, to przede wszystkim racjonalne korzystanie z stadionu Arena Lublin. Jak ten stadion w tym momencie niestety reklamuje strat. Motor Lublin, aczkolwiek jestem sympatykiem tego zespołu już od tysięcy lat. Wielokrotnie ktoś się przez wiele lat, na teraz dalej staram się, chociaż jest na to coraz mniej czasu. To jednak nie jest w stanie zapracować na to, aby ten stadion rzeczywiście przynosił jakiekolwiek zyski. Podczas gdy można by nawiązać współpracę chociażby z wieloma, już kończy na dobrze, to tylko powiem z organizatorami trasy koncertowych, tego rodzaju gwiazd. I tak gwiazdy muzyczne ściągać do naszego miasta, a nie powiedzmy albo osobę. Nie właśnie, to jeszcze jest dzisiaj słowo. Kłania się Państwu. Moje nazwisko Krzysztof Szewczyk i ja jestem przedsiębiorcą działam w samorządzie trzecią kadencję, znaczy jestem pomocniczy, tak powiem, najbliższym organie lubelskim. Jestem trzecią kadencję radnym dzielnicowym. Zdecydowałem kandydować z grupą lubelskich ruchów miejskich, gdyż jest mi to bardzo bliskie. Założenia programowe lubelskiej grupy miejskiej jest dbałość o kulturę, o człowieka, ale przede wszystkim ekologię. Można by wdrożyć, ale trzeba to prezentację raczej nie będę zabawiał w którym trakcie czasu na temat. Natomiast powiem tylko tyle. Myślę, że my w Radzie Miasta jesteśmy ogniwem niezbędnym. Akurat tak się złożyło, że moi koledzy przedmówcy mieli do tej pory z układu politycznego monopol na działanie. Ja uważam, że to był wielki błąd. Efekty może po części widoczne, a po części nie, ale na pewno nie były bardzo znane i bliskie. Dlatego zrobimy wszystko, że jeżeli się dostaniemy, naprawdę będziemy głosem mieszkańców. To Państwu na pewno gwarantuję, tak jakim swoim, jak i poznawszy całą grupę lubelskiego ruchu miejskiego, za pozostałych też gwarancję mogę złożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana Marcina Żywińskiego. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Krzykowski. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę debatę. Jestem absolwentem Wydziału Politologii, dlatego tym bardziej jest mi tutaj bardzo miło was gościć. Jestem radnym Rady Dzielnicy Wieniata, do której zdecydowałem się kandydować, usłyszawszy o planach przebudowy ulicy Sowińskiego. I od tamtej pory działam, mam nadzieję, skutecznie na rzecz mojej ojczyzny Wieniata. Jako radny Rady Miasta skupiłbym się w szczególności na tym, aby środki miejskie były wykorzystywane bardziej racjonalnie niż obecnie to się dzieje. Kolejną rzeczą jest na przykład to, że niestety i w ratuszu, i na przykład w spółkach miejskich zatrudniane są osoby bez konkursów i protestują tam różne, często nawet takie stanowiska, o których nikt nie biorą za to pieniądze, a tak naprawdę nie wnoszą nic w funkcjonowanie tych spółek. Na przykład
Ja jestem zawodowym kierowcą MPK w Lublin i taka sytuacja. No, zarząd MPK w Lublin miał sobie tam dwóch wiceprezesów. Nagle się okazało, że jest zapotrzebowanie na kolejnego wiceprezesa i tak mamy kolejnego wiceprezesa, który tam bierze 20 tysięcy złotych miesięcznie wypłaty. Niestety takie praktyki są moim zdaniem powszechne i ja kandyduję i sprzeciwiam się właśnie, kandyduję po to, żeby się sprzeciwić właśnie tego typu sytuacjom, prawda? Nie wiem, czy na przykład wiecie, że w Lublinie i we wszystkich większych miastach jest taka instytucja jak Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i no, tylko w Łodzi na wykłady komisji wydawane są większe pieniądze niż w Lublinie. Także myślę, że jako działacz tutaj społeczny swojej małej społeczności Wieniawy, ale mam nadzieję też znaleźć głosy na innych dzielnicach. Tylko jakieś
jeżeli chodzi o Wiki, też uważam, mimo że ktoś by powiedział, że to jest manipulacja polityczna, mimo że ja też do partii politycznych należę, ale tak, budowa chodników, budowa boisk jest jak najbardziej słusznym pomysłem, też uważam, że tam jest zwołać sport. Tyle tylko, że to jest bardziej racjonalnie, podstawowy błędy, że to nie tak będzie o tematu, ale tutaj to jeszcze chcę odnieść się do tego, była na wierzchnia podstawa położona, przypadek bardzo kartowanego polskiego piłkarza Michała Elfira, który przez taką na wierzchnię, jaka jest na chodnikach, swoją karierę bardzo szybko złamał. Więc to odnośnie tego. Natomiast co z tej partii jest bardziej za. Szczególnie pan zmienił was. Proszę Państwa, sytuacja jest tego rodzaju. To na tym planuje w ten sposób. Najpierw przeprowadził makietę wśród mieszkańców, czy co w tym miejscu Sky Parku. Oczywiście mieszkańcy odpowiedzą, że nie chcą, dlatego że musimy sobie zdać sprawę, jak mieszkańcy mieszkają na Winiarze. Tak, większość mieszkańców mieszka w 60 roku życia i ci ludzie chcą spokoju. Ale mówimy tu o Śródmieściu też. Tak, tak, o Śródmieściu mówimy. Myśmy w Śródmieście w Winiarze, ale kolejne na Winie nie jest na Winiarze. I gdybyśmy tam nazwali antymieszkańcami, byłyby od razu protesty. Więc lokalizacja uważam jest zła, dlatego że tam byli przyjeżdżali ludzie młodzi z dziećmi, nie ma miejsc parkingowych, byłoby zaproszenie. Dlatego według mojej oceny należało w naszej pierwszej wypowiedzi zorientować się, gdzie są jakieś wolne tereny. Jeżeli byśmy mieli wydać środki finansowe, to wtedy trzeba było zrobić taki skajpark, że można było tam organizować tego typu zawody, bo wtedy miałoby to sens. Czyli sumując moją wypowiedź, uważam, że lokalizacja powinna być przemyślana, zrobiona w oparciu o mieszkańców, o badania. Na pewno galeria Rabinic nie jest dobrym pomysłem. Tym nie jest to, za to chciałbym pochwalić do galerii Rabinic, dlatego że piszą bardzo dużo projektów, mają bardzo dużo dotacji Ministerstwa Kultury i te rzeczy, które są tam realizowane, po prostu jak gdyby promują ludzi. Ja może tylko powiem, że komuś się wydaje, że coś jest wydane, są pieniądze niewłaściwie. Ale proszę Państwa, ja mam może polecimy organizację mogę poprosić na niektórych regionach. No tu dużo jest jakichś takich miejsc. Znaczy, przede wszystkim chciałem się dowiedzieć, czy ten skypark no, już na takiej zasadzie, że każdy może przyjść i tam to jest otwarte. No moim zdaniem przede wszystkim musiałbym przez takie miejsce, gdzie jest teren otwarty, gdzie są dostępne parkingi, jak to dużo jest takich miejsc na Fylinie. Tutaj są takie miejsca bardziej dużo. Tak, ale na to sobie ma mówiłem się młodzi przyjeżdżają. No tak, ale przepraszam, ja w tej chwili chciałbym mówić coś takiego. Winiarza, Śródmieście, to jest enklawa ludzi, którzy po prostu spędzają jesień swojego życia. To jaka jest większość mieszkańców. Natomiast całkiem bardzo duże zainteresowanie byłoby takim skarbem, który dzisiaj się rozwija długo, czyli mam na myśli czuły fajer. Poza miastem, no bo ja nie chcę, że to jest w tym, że jest zbyt mała ilość miejsc na
Nie oszukuję, że przecież na tym stadionie zasiadało po 20 tysięcy ludzi i dało się przejść. Myślę, że modernizacja stadionu mogłaby spokojnie wystarczyć też. Lubię, nie jest aż tak duży miasto, żeby tam trzeba było 40 tysięcy na różne. Także wiadomo, że w tym momencie może ten stadion nie spełnia takich wymogów i wygody, i jakichś tam bezpieczeństwa, ani estetyki. Natomiast jeżeli ja mógłbym o tym decydować i głosować w Radzie Miasta, to zdecydowanie byłbym za to, żeby stadion dla Rosjan Żółtą pozostał w tym miejscu. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Drodzy Państwo, pierwsze co chciałem tutaj udziwić się, ale miło zaskoczyłem, że kolega Jurkowski nie nawiązuje do tak bliskich rozmowy. To jakieś nowe, ale a idzie no. To jedna rzecz. Druga, jeśli chodzi o ten stadion, proszę Państwa, trochę się w Lublinie nieźle złożyło, że zaspokajając swoje ambicje, pan prezydent Żuk zainwestował w nie taki stadion, jak powinien. Koszty były ogromne, a lokalizacja pod stadion uniwersalny niestety tam było to. Tak jak komunikacja, tak jak systemy parkowania, wydzielenia to pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców, takich imprez, możliwości odizolowania i tak dalej. I ta lokalizacja tam, której nie byłaby najlepsza, ale póki co stało się stawą, mamy piękny stadion, tylko nie mamy dużo i nikt o tym jakoś w ratuszu nie wcześniej nie pomyślał. Natomiast jeśli chodzi o budowę nowego stadionu, ja doradzałem prezydentowi Żukowi, że w ogóle zastanowił się nad całą polityką strategiczną stadionu. Bo proszę zobaczyć, że Lublin jako miasto o połowę mniejsze od Łodzi, prawda, gdzie tutaj o kosztach Komisji Alkoholowej jeszcze nie rozmawiali, ale niestety stadionów ma sporo. Pierwszy to proszę zobaczyć jest Kresowa, drugi to jest Sygnał, tylko mniejsze, prawda? Stark, Lublinianka, Brzuszowy i nową arenę. O wynika pieniędzy, to tutaj musimy mieć stadiony. I teraz kwestia, jeśli chodzi o modernizację tego stadionu naszego istniejącego. Prawdą jest, że Lublin ma doskonałe tradycje żużlowe i one były historycznymi i w to wszystko należało inwestować. Natomiast w piłkę nożną od czasów może niektórzy pamiętają pana Janusza Cieślińskiego, to jest piłką nożną, to w Lublinie jest magia. Więc można ten stadion dotychczasowy żużlowy modernizować i on i byłby w stanie pomieścić to gdzieś może do tych 25 tysięcy mieszkańców, ale jak zdecyduje kolejna rada, bo póki co, to pan prezydent Żuk już nie marzy mieszkańcom i wyborcom powietrza, że zbuduje, gdzie nie ma na to środków, jeszcze najważniejsze, nie ma zgody Rady Miasta. Lat dziecięcych byłem
terytorialnym zostały przez materię dziadka. No ale jak mogę zgłosić, że Ministerstwo zawsze ma swoje, bo Ministerstwo zawsze ma swoje szczególne miejsce, uważam, że to była dobra inwestycja. Niemniej jednak nie było tutaj planu dalekofalowego. Zabrakło tego, jak widać, z panem Zgodzem. Zabrakło rzeczywiście pomysłu na drużynę, na to, jak zarządza na którym, to zarządza również, że musi tylko pieniądze przykładać, żeby rzucać na błoto. Pensje piłkarzy były naprawdę na astronomicznym poziomie, biorąc pod uwagę poziom klasy rozwojowej, której motor występuje. Nadzieje i apetyty są duże i myślę, że warto w drużynę inwestować, ale pod warunkiem, że będzie mogła zarządzać. To, że jest stadion, tylko musimy go zacząć efektywnie, jak już myślę, efektywnie wykorzystywać. I właśnie pytanie, czy środki, jakie są wydane na tego stadionu, były rzeczywiście adekwatne do tego, co chcieliśmy na tej podstawie. Proszę o zabranie głosu pana Thank you.
jest też uśmiech tej historii, jakiś chichot, że to pisał ją Aleksander Kwaśniewski, ale uważam, że jeżeli nie jest to, nie szkodzi to w jakiś sposób wychowania, jest też, na to miejsce, nawet jeżeli jest miejsce w miejscu publicznym, ale nie kuje w oczy miejscowia i nie wywołuje to zakłócenia spokoju, tak? Czyli zasad społecznego, to dlaczego by było zakazane? Problem nie jest spożycie, tylko zachowanie następujące w jego wyniku. Bo niedobrze bym się napić mocno, czy na daleko, w zależności od tego, jaką to ma głowę, tak? W wypadku mieszkaniu przed na ulicy się radiować. Tylko uważam, że taki zakaz niczemu służył nie będzie, bo tam chociaż gdzie jest taki zakaz, w Rosji. W Rosji od godziny 22 pójdzie Państwo pokoju. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o sobie o godzinę 22:50, to będziecie mogli gospodarować w subliczu. Nie będzie miejscem Państwa najmniejszego problemu. Na Ukrainie od jakiegoś czasu dojrzał do jakichś 7 razy ten zakaz służbania w subliczu. Obowiązuje, ale z skutkiem sobie zapamiętam, nie było najmniejszego problemu. Także ja osobiście jestem przeciwnikiem bardzo takiego takiego zarazu. Dziękuję. Pan Krzysztof Szewczyk. Ja powiem krótko. Jestem zagorzałym zwolennikiem utrzymania wolności zakupów wszelkich towarów. To będą na oczywiście, bo jeżeli będziemy dalej, jeżeli zaczniemy ograniczać, to ja okres nielegalnych sklepów pod adresem Ubarci, takich w Lublinie, w każdym mieście w Polsce było masy. Jestem przeciwny ograniczaniu zakupów wszelkich towarów. Maksymalnie to jest możliwe, żeby obywatel, człowiek, mieszkaniec zawsze, kiedy chce, poszedł i mógł sobie kupić. Natomiast, szanowny panie radny Zbyszku, posiedzamy, ja bym poszedł dalej. Może byście tak zaapelowali, mieliście 8 lat czasu na to. Środki od tak zwanego korkowego są spore. Co byście zrobili w kwestii edukacji, pomocy rodzinom, które ucierpiały na skutek spożywania alkoholu w domu, interwencji i tak dalej. W tym kierunku odpowiem zgodnie, żebyście miał kłopotu, nie zrobiliście nic. Natomiast komisje biorą doskonałe wersje i to są również radni. Więc konflikt interesów trwa 8 lat. Może nareszcie, jak wejdzie do Polskiego Chińskiego, pomoże te środki inaczej wykorzystywać. Dziękuję. Dziękuję. Pani pan Marcin Żywalski. No ja oczywiście również jestem przeciwny zakazowi sprzedaży alkoholu po godzinie 22, ale tutaj muszę powiedzieć również, że ja jestem w ogóle przeciwny jakimkolwiek ograniczeniom w handlu, typu na przykład, że nie można, żeby z placówki handlowe były nieczynne w niedzielę, bo nie rozumiem całkowicie takiego podejścia, że sklepy mogą być zamknięte przez ustawę w niedzielę, natomiast inne placówki handlowe, jeżeli tylko robią jakąś inną poboczną rzecz, to mogą być otwarte. To idą z tym tropem, no to popatrzcie, ilu mamy, nie wiem, kierowców na przykład komunikacji miejskiej, oni też chcieli spędzić niedzielę i święta w domach na przykład. Natomiast no takie pytanie, no wiadomo, że przecież tutaj tak jak przedmówcy mówili, jeżeli zakażemy sprzedaż na pokoju po godzinie 22, to wcale nie oznaczało, że nie będzie nikt pił. No oczywiście. I tutaj się z kolegą Marcinem też zgadzam, że ustawa, że o zakazie spożywania alkoholu jest też, no, że tak powiem, w jakimś sensie archaiczna, tak? Bo przecież można się napić na przykład zimnego piwa w butelce po Coca-Coli, no i co? No i to będzie mandat, to będą policjanci sprawdzać, co my tam mamy, no bez sensu to zrobić. Także no, takie pytanie, no to odpowiadam krótko z wieczorem na temat. Nie, a tu jeszcze bym się odniósł do pana Zbyszka, co powiedział, że nie pij, że nie można było, bo to prawda, że teraz można pić piwo i strzelają piwo na motorze. Kiedyś tak nie było, ale to wcale nie znaczyło, że pustu nie można było zerknieć, no nie? I jedno pustu, to drugie pustu, tam i drugi na pęku na mężu. Także to całkowicie takie zakazy, że no, są bezsensowe, bo nic tam nie Maria Zygmuntowska chciała. Dziękuję bardzo.
Narodowego, jak i Spółka Pomocy na Poczty Służbowej do zrealizowania ankiety. To znaczy tak, to było na podstawie moim zdaniem, no to są fajne błonia, organizowane tam są jakieś imprezy, także ja nie widzę, żeby ten jakikolwiek stanowił problem w tym momencie dla miasta, są zdecydowanie większe problemy tutaj. Natomiast Park Ludowy, no to jeżeli nie pochylamy się po prostu na tym problemie, to jest zdecydowanie byłbym przeciwny, żeby jego rewitalizacja trwała 2 lata i pochylała na 1 000 000 zł, po czym jak wyjdziemy na to zobaczymy dwie alie inaczej, trochę gałęzi wyziemy, tak jak to miało miejsce z ogrodem Saskim, prawda? Czy naprawdę nie dało się zrobić tego oczu szybciej, niż żeby na 2 lata zamknąć ogród Saski i wydać na to próbę 1 000 000 zł? Bo ja sobie pozwalałem na żarty w moim środowisku, że za te pieniądze i w takim czasie, to ja bym to zrobił niepodobnie optymistycznie, więc kolegami sam. Bez problemu, i bym na tym zarobił. Także no, bardzo dziwne tutaj. No powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym. Jeżeli chodzi o łonie pod zamkiem, no to ważne, żeby tam się odbywały jakieś imprezy, a wiem z tego, z samego uczestnictwa, że tak jest. Tam jest to sala, bardzo ładna wierzba, także no to nie jest jakiś specjalny taki duży teren, żeby tam można było cokolwiek specjalnego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o park ludowy, no to mamy jakieś tam parki, on jest ogromny. Myślę, że teren jest na pewno trudny pod inwestycje, także nie wiem, czy tam się dałoby coś wybudować, prawda, bo to jednak teren byłby zaletowy. Natomiast myślę, że parkingi dla stadionu Rzeszowego zmodernizowanego mogły tam by się znaleźć. Na części przynajmniej. A jeszcze to uważam, że nie ma sensu wydawać pieniędzy ogromnych, nie wiadomo na jak taki park. Wystarczy go po prostu o niego dbać i park będzie spełniał swoje zadanie. Dziękuję panu Krzysztofowi. Proszę państwa, mi się wydaje, że jeśli chodzi o park ludowy, jest to bardzo tradycyjny park. On żył swoim życiem. Prawdą jest też, że troszeczkę rejon ten był uznawany w Lublinie za taką trochę dzielnicę cudów. Ale to się bardzo zmieniło i nie można już tego słowa powtarzać. Tak jak i na Lubartowskiej jest inaczej, tak jak i w tamtym rejonie 1 maja, tak jak i w rejonie Parku Ludowego. I uważam, że obojętnie z przesadnymi nakładami, ale Park Ludowy należy utrzymać. On ma faktycznie jedną zasadniczą wadę, jest terenem podmokłym, może nie zalewowym, ale podmokłym i wszelkie budowle tam stawiane muszą być malowane, to są kosztowne, albo na płytach, które mamy karbonowane. Ale na pewno należałoby utrzymać. Lublin kształtowanie jako takie same wyżynne, ma przepiękne zieleni, nigdy nie zawiera. I tutaj jakieś pieniądze powinny na park ludowy zawsze iść, to powinno być modernizowane, jeśli to modernizowane, jeśli to nie było. Proszę Państwa, myśmy robili konferencję na ośrodkach działkowych. Naszym programem, naszym celem przyświecała zrobienie korytarzy w ośrodkach działkowych vis-a-vis Błoni, żeby była dostępność do ulicy Filojowskiej, do rzeki i tak dalej i zagospodarowania Błonia. Urządzenia pamięci, dlatego że cała, że tak powiem, część artystyczna urządzanych imprez w Lublinie powinna się tam odbywać. Tam są tereny na urządzeń niewielkimi kosztami miejsc postojowych, parkingowych, nawet z wykorzystaniem siebie trwać dalej, tak, bo on też się tam wkomponował, jakieś tradycje ma, ale jednak przy imprezach świątecznych te parkingi były możliwe do wykorzystania. Uważam, że cel jest słuszny i jemu będziemy przyjaciół. Serdecznie dziękuję. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o ten park ludowy, to było dużo zarzutów pada o tym, że to jest wartościowy park, ważne, żeby zachować ilość właśnie parku i tak dalej, ale też chodzi o to, w jaki sposób zostaje zachowany, ponieważ no, on jest dużo głosów na temat, że on jest zaniedbany. Że około matę, które są krzywo, to jest ważne przynajmniej tak, to było nas z perspektywy obrony, że nie jest w żaden sposób przygotowany, zadbany. Minutkę, to co? Proszę Państwa, ja rozumiem, że parkingi by tam nie pasowały, dlatego tu kiwałabym przeciwnego, bo kiedy kolega o tym wspominał, ale to jest park. To trzeba, urządzać, trzeba w to inwestować. Natomiast nie zapomnieliśmy, Państwo nie wspomnieli słusznie kosztów na park.
handlowym, ale wojna warto byłoby jeszcze bardziej zagospodarować, bo patrząc z punktu widzenia powiedzmy wizualnego, architektonicznego, czy jak najbardziej lubimy, to ten park pasuje na 50 osób. I kolejna kwestia, można byłoby, i tak się będę trzymał, rozszerzyć jednak Wonia w drugą stronę. Oczywiście jest plazmakowy, ale byłoby piękne połączenie na pewno z najstarszą dzielnicą miasta, czyli z czwartkiem, zaraz aż po Sąbolsku, od 80 Mikołaja, ten teren dzisiejszego PKS-u zagospodarować właśnie w sposób, coś w taki sposób, który przypomniał chociażby Park Słowackiego we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o park budowy, jest lepiej niż było. Jest lepiej niż było, bo naprawdę tam było naprawdę dużo gorzej. W tej chwili już jest lepiej. Pytanie, czy jest to taka inwestycja, która jest już najbardziej paląca, czy należy odbrać po prostu pielęgnować tej zieleni, która jest. Ewentualnie, jeżeli Państwo pamiętacie kiedyś, ja to pamiętam jeszcze jako naprawdę jeszcze nie dziecko. Tam był Luna Park, jeśli dobrze pamiętam. Krito, to znaczy jak to się nazywało, pamiętam 10-15 zwierząt, jak wiem, tylko diabelski moment, gdzie się stało z Sonatą na Lutrze. I to jest inwestycja, która ewentualnie przyciągnęła kogoś do tego parku, a nie była nie są tak kosztowna w takim stopniu, jak jest ustawienie kolejnej budowy w tym miejscu. Żeby pewne grupy włączać w to, żeby mogły jeździć
kierunku, bo to powyżej 61 roku życia, taka jest decyzja prezydenta. A czy pan to miał dla studentów? Na chwilę obecną, uważam, że do dzisiejszej Polsce miasta nie zna. Dziękujemy. Teraz proszę pana Marcina Jakubczyka. Ale ja już przynajmniej z naszego mamy jeden z najdroższych biletów w całej Polsce. Że będzie również podkreślony użytkowników tak rozumiem. Ale ja jestem oczywiście za tym, żeby wprowadzić taką opcję bezpłatnej kasacji dla studentów. Nie da się oczywiście w tym momencie zdecydować się znacznie, skoro nie wiem, czy nie chcę na to stać. Ale jedna rzecz, która się na pewno nasuwa, to jest na myśl. Miasto i absolutnie nie jest to może jakiś zawód do braci studencji. Ale miasto od 1 października to rzeczywiście jest potężnie zwane na dodatkowe rzeczy są to nie tylko na drogach, być może, że gdyby były niższe procenty ceny, żeby to byłoby bezpłatne, byłoby inaczej, ale nawet na osiedlach, czasami spacerując właśnie po Jenawie, zauważyłem, że jest mnóstwo samochodów na blachach z innych województw. Świat się zmienia. W danym czasie rzeczywiście mało spośród nas, niewielu spośród nas miało samochody już na etapie studiów, teraz jest inaczej. Pytanie, czy rzeczywiście ta komunikacja bezpłatna skłoniła studentów do tego, aby przesiedlić się do komunikacji miejskiej, czy też po prostu bezpłatnie ci, którzy korzystają z tej komunikacji, to koordynatorzy korzystali, a inni dlatego, że się szybciej przemieścić, dać w ciągu tej komunikacji nie korzystali. Na pewno jest to kwestia, na którą należy wyjść, który też zmierza się, także do tego będzie przeciwko. Dziękuję. Pan Krzysztof Krzysztof. Lubelski ruch miejski bardzo znaczącą uwagę przywiązuje do systemu komunikacji miejskiej. Propagujemy rowery, propagujemy szybką przejazdowość i na to będziemy naprawdę zwracać uwagę. Ale to nie było. Jeśli chodzi o propozycję karty bezpłatnych przejazdów studentów, uważam, że to powinno zostać zrobione razem z uczniami. I to nie tylko szkoły podstawowej i gimnazjum, ale również i CERN. To był błąd i ja uważam, że to nie były wielkie koszty. Większe koszty póki co, to panie radny, angażuje się w to, żeby utworzyć zarząd bardzo rozbudowany dróg miejskich, żeby uzyskał zarząd transportu, jeden od samochodów, drugi od przystanków. Proszę to pomnożyć teraz przez ilości członków zarządu i ich skromniutkie władze. Więc idźmy w tym kierunku, ale gdyby dało nam się między innymi jazdą autobusową, to nie wszyscy nie można naliczyć statystycznie 100 tysięcy studentów w Lublinie. Niech tylko by skorzystało z tych przejazdów darmowych 1/3. To jaki to by był znacznie mniejszy ruch i korek w mieście, jaka znacznie mniejsza emisja spalin, jaka to jest oszczędność, o tym nie mówimy. Więc dlatego zastanówcie się, bo póki co to Urząd Miasta i do tego Urząd Marszałkowski to są największe zakłady w Lublinie, ale i w regionie. Więc zastanówmy się, gdzie poszukajmy, żeby studenci, uczniowie i liceum jeździli za darmo. A seniorom, nie wiem, seniorzy jeżdżą, ale przeważnie oni są blisko domu, oby mieli gdzie na ławce usiąść przed blokiem, to już będzie dużo, a takich miejsc, bo nie wiem, czy Państwo jeszcze wiecie, że seniorzy w Lublinie nie mają nic do życia na nas. Tak to faktycznie jest. Dziękuję. Przy okazji wyborów samorządowych zawsze pojawia się hasło komunikacji miejskiej. I teraz tak, całkiem niedawno się okazało, że za darmo będą jeździć, za darmo, nie odpłatnie będą jeździli uczniowie do 16 roku życia. Teraz na wyborach u pana prezydenta widzimy, że też wszyscy podatnicy w Lublinie, mieszkańcy zafundują darmową jazdę osobom po 65 roku życia. Ja nie jestem zwolennikiem nieodpłatnej jazdy przez samochód, tylko na to mówię. Jestem kierowcą zawodowym, pracuję w NPK i akurat tutaj może troszeczkę
troszeczkę prywatne, ale wszystkim dajemy jeździć się nieodpłatnie, jak kierowcy zarabiają śmieszne pieniądze. Za bardzo odpowiedzialną pracę i a za rządy zarabiają bardzo dużo. Także bardzo trudno mi byłoby się z czymś takim zgodzić, bo słuchajcie, ja uważam, że gdyby pozwolić studentom jeździć nieodpłatnie po komunikacją miejską, nagle Lublin by się stał jakimś miastem, w którym byłoby nagle dużo więcej studentów. Dlaczego ja bym się nie zapisać na jakieś dodatkowe studia? Bo jak to zweryfikować sobie, kiedy mam ze studentem, to student. Tak, czy może studentów do 26 roku życia? No bo ja do końca nie rozumiem. To musiały być jakieś konsultacje, ale ja osobiście uważam, że wszyscy uczestnicy powinni płacić za bilet, może wtedy byłyby tańsze. Transport byłby bardziej racjonalny. Co więcej, ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby autobusem komunikacji miejskiej nie można było jechać na gapę. To jest racjonalne rozwiązanie. Słuchajcie, mieszkałem w Wielkiej Brytanii kiedyś, w Edynburgu, to jest miasto, to jest stolica Szkocji. I tam tam jest to bardzo rozwiązane dobrze, nie ma problemu jeżdżenia za darmo. Pierwszy przyjaciel się wchodzi do autobusu, drugi się wychodzi i wszyscy płacą. Ja się z tym akurat nie spotkałem. Ja się z tym nie spotkałem w Edynburgu, że wpuszczają bez, natomiast spotkałem się z sytuacją taką, że pasażer Kubina, powiedzmy, Leszarz Szkocki sobie wsiadł, to kierowcy wiem, że on nie jedzie i po prostu pasażer mówił, bo prosili, on powiedzieli, że pan nie jedzie, bo my jedziemy, dziękuję. Więc ja uważam, że bardzo chciałbym, żeby komunikacja miejska nie była powodem do kampanii wyborczej, bo teraz się okaże, że po prostu będzie nieodpłatna, będziemy płacić w podatkach, ale może się płaci w podatkach, to ktoś inny na tym jeszcze jest w stanie zarobić, także takie jest moje zdanie. Myślę, że tutaj w nas w komitecie większy czasu też się nie przychyla. Pytanie do naszego pana Marcina Dymowskiego i tutaj kwestia sprawy.
o Marszu Równości, o zakazie tego Marszu Równości, a następnie o wyroku sądu, który zezwolił. Czy decyzja prezydenta była czysto polityczna, czy faktycznie wynikała z jakichś przesłanek, tak jak prezydent mówił bezpieczeństwa i tak dalej? Czy to nie miało słowo obywatelskich ludzi? Czy są Państwo za tym, że każdy był rozproszony o nie demonstrować i manifestować? To znaczy, ja bym chciał zacząć od tego, że ja wierzę w dobre intencje prezydenta i on był postawiony w bardzo trudnej sytuacji, bo wyglądała się tak naprawdę ewentualna niechęć jednych i drugich, tak jakby skupiała. Ja uważam, że on podjął dobrą decyzję i uważałem, znaczy stwierdziłem, że on podjął dobrą decyzję, zanim ten marsz równości doszedł do skutku. I okazuje się, że po fakcie, że tak, prezydent miał rację, bo dokładnie to, co mówił, że będzie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczestników i mieszkańców, się potwierdziło. Także ogólnie ja nie jestem zwolennikiem zakazywania demonstrowania jakimkolwiek grupom, o ile jest to stosowne i nie razi godność innych, tak? Także jak najbardziej jestem za tym, żeby nie było żadnych zakazów do zgromadzeń. Natomiast prezydent podjął w tym momencie słuszną decyzję, która została odwołana i wszyscy wiemy, jak się skończyło, prawda? Teraz... Coś chciałem powiedzieć jeszcze? Propos tego. Ale... Nie, no słuchajcie, nie można zakazywać, ale też musi być to w jakimś sensie no godne i tyle, no nie? No jeżeli jest wiadomo, że taka manifestacja spowoduje kontrmanifestację i jest stanowi to zagrożenie dla mieszkańców, bo tak było, no to uważam za uzasadnione podjęcie takiej trudnej decyzji o niewyrażeniu zgody na taką manifestację. Dziękuję. Z takiego planu nie było. Zawsze mamy praktycznie
którą też rozumuję. A w tym sobie mam jeszcze powiedzmy relacji prywatne. Natomiast razem z Meritum uciekło troszeczkę czasu. Uważam, że decyzja prezydenta Żuka była przemyślana przez niego. Wiedział, że wiedział, jaka będzie decyzja zresztą sądu. Powołał się wyłącznie na przepisy ustawy. Chodziło o zagrożenie, rzeczywiście, które mogło nastąpić. Oszą ostrzegał już wcześniej pan wojewoda, znaczy profesor Józef Czarnek. Niemniej jednak zabrakło powołanie się na jeszcze jeden przepis, mianowicie o ewentualnej nieuczelności tych wydarzeń, które mogły się wydarzyć na marszu równości. Ktoś powie oczywiście, że nie można wnioskować na podstawie tych marszów, które wcześniej się odbywały. No, jednak można wnioskować na podstawie wydarzeń, które wcześniej się odbywały, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo dla uczestników. Okazuje się, że jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, tak wnioskuje na podstawie poprzednich marszy, jeżeli chodzi o nieuczelność, to już nie. Jestem co do zasady za wolnością zgromadzeń, z tym, że co Państwo powiecie, jeżeli miałaby się odbyć manifestacja komunistów, nazistów, marksistów i wszelkiej maści. Mówimy o tym, co to powinien coś rozstrzygane, a faszyzm i komunistów są zakazane. Ale mówimy też o nieobecności. Ja uważam, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, czyli gdzie nastąpi, może nastąpić odraza pewnych uczuć. Osobiście nie wiem, jeżeli nawet wielokrotnie już podkreślałem. Seksualność jest sprawą prywatną i jestem absolutnie zdecydowany przeciwnikiem wynoszenia tego na zewnątrz. Manifestuję mnie teraz o jakimś charakterze seksualności. Nie manifestuję żadnych innych jakichś rzeczy, które są po prostu moją prywatną sprawą. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję za pytanie.
chciałbym się zapytać, jakiś taki jeden punkt, co pan jako przyszły radny chciałby w pierwszej kolejności zrobić. Drodzy Państwo, przede wszystkim to nie będę wymieniał tylko programu Młode na Sercu, każdy może zapytać, ale ja jako człowiek, jeżeli dostanę się do Rady Miasta, zapraszam. Na pewno nie będę korzystał z żadnych miast, bo by mnie to ono po prostu w kieszeni stwierdziało. To jedna rzecz. Druga, na pewno, proszę Państwa, poświęcę się, że odwiedzę przynajmniej, jeśli nie da w kilku okręgach, to na pewno w swoim odwiedzę codziennie przynajmniej jedną placówkę oświatową, gdzie spotkam się tak z samorządem uczniowskim, oddzielnie z rodzicami, oddzielnie z dyrekcją i z gronem pedagogicznym, aby wchodzić w te tematy, bo póki co to na sesjach Rady Miasta nigdy interwencji nie macie, też pani Grunkiewicz sprawdza problem, że szkoła nie ma, my nie wiemy, czy one są. Druga, myślę, że nasz gość to się głównie podejść organizowany, żeby kontrola manifestacja się odbyła, ale to jest mi
politycznej. Ale my też nie. No dobrze, ale nie mówię, to jest zawsze, to jest no wie pan, no może by się napisać coś Nowoczesnej i Platforma Obywatelska, no ale wtedy odpowiadalibyście za to, co Schetyna mówi, że postrąca wszystkich ze zdrowego ludu. No ale my jesteśmy obecni w tym miejscu, no to są ruchy miejskie, ruchy na mieście, każdy rozwój, także ja nie widzę problemu.